Plansza tytułowa z logotypem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i logotypem Małopolski. Tytuł cyklu Pracuj w Małopolsce. Kolejna plansza z tytułem Debata o rynku pracy w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. Na tle holu uczelni z telewizorem i nazwą uczelni na ścianie wypowiada się Michał Kądziołka, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. W trakcie jego wypowiedzi pojawiają się kadry. Widok wejścia do budynku uczelni, przed którym zawieszono dzwon, logotyp uczelni na szybie przy wejściu do budynku, widok holu ze schodami i rosnącym małym drzewem, uczestnicy debaty siedzący na kolorowym narożniku. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jako instytucja województwa małopolskiego bardzo mocno stawia na współpracę. Realizujemy w tym obszarze także cele zarządu województwa małopolskiego, który podkreśla potrzebę bycia blisko mieszkańca Małopolski. Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu jest jedną z wielu instytucji, z którą współpracujemy w zakresie promocji rozwoju zawodowego Małopolan. Z partnerami podejmujemy również dyskusje na temat dostosowania do zmian zachodzących na rynku pracy, ale także wskazujemy pomoc oferowaną poprzez usługi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Debata w WSB w gronie ekspertów adresowana do studentów była wymianą doświadczeń na temat powiązania rynku pracy z systemem edukacji, kompetencji oczekiwanych przez pracodawców oraz znaczenia kształcenia ustawicznego w obliczu nieustannych zmian we współczesnym świecie. Na tle ściany z nazwą uczelni wypowiada się Dariusz Woźniak, rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. W trakcie jego wypowiedzi pojawiają się kadry z uczestnikami debaty siedzącymi na kolorowym narożniku, studentami w sali komputerowej, korytarzami budynku i widokiem wejścia do budynku uczelni. Cieszę się bardzo, że udało nam się wykonać kolejny krok w już długiej współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy i udało nam się zorganizować konferencję, która pozwoliła po pierwsze zgromadzić różne grupy, które na tym rynku pracy są. Główną grupą odbiorców byli studenci, zarówno dzienni, czyli młodsi, jak i zaoczni. Dzięki systemowi Cloud Academy dotarliśmy w różne zakątki naszego kraju, ale nie tylko naszego kraju. No i dla nich to jest doskonała okazja, żeby popatrzeć właśnie z perspektywy czy to przedsiębiorców, jakie oni mają, można powiedzieć, kłopoty, czego spodziewają się w najbliższych latach, czy też urzędów, takich jak Wojewódzki Urząd Pracy, poznania ich oferty bardzo atrakcyjnej, która może wspomóc zarówno tych, którzy próbują znaleźć inną drogę życiową, jak i tych, którzy na początku tej drogi życiowej się znajdują, być może zrozumieją też, jakie problemy, jakie bariery, ale też jakie szanse są przed szkołami, czy to wyższymi, czy szkołami poziomu średniego. Także myślę, że każdy dzisiaj był beneficjentem tego spotkania. Uczestnicy debaty, siedzący na kolorowym narożniku, młody mężczyzna w marynarce mówi do trzymanego w ręce mikrofonu. Podczas ujęcia swoją wypowiedź zaczyna Michał Kądziołka, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, który po chwili ukazuje się w kadrze. Film kończą planszę z tytułem debaty i cyklu. Zachęcam Państwa do zapoznania się ze skrótem debaty z najważniejszymi zagadnieniami. Materiał wideo udostępnimy na stronach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, w naszych mediach społecznościowych oraz na kanale YouTube.